Przedsiębiorstwo komunalne w Wieluniu znalazło się w gronie 19 firm, którym NSZZ Solidarność przyznało certyfikat pracodawca przyjazny pracownikom. Akcja nadawania certyfikatu zainicjowana została w 2008 roku. Fundatorem wyróżnienia jest Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. Krzysztof Owczarek, prezes przedsiębiorstwa komunalnego wraz z burmistrzem Wielunia Pawłem Okrasą i sekretarzem miasta Magdaleną Majkowską oraz pracownikami firmy 15 stycznia odebrał w obecności prezydenta Rzeczpospolitej certyfikat podczas uroczystości zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim. Przedsiębiorstwo komunalne spółka z o.o. w Wieluniu. Certyfikat odbiera pan Krzysztof Owczarek, prezes spółki. Uczestniczący w ceremonii Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczpospolitej, podkreślał rolę dialogu, porozumienia i zdolności do szukania rozwiązań. Prezydent pogratulował wyróżnionym, a wśród nich pracownikom przedsiębiorstwa komunalnego w Wieluniu z prezesem Krzysztofem Owczarkiem na czele, zdolności do współpracy. Sama chęć wyróżnienia tych, którzy pracodawców, którzy są przyjaźni pracownikom, nabiera w różnych konkretnych sytuacjach szczególnego znaczenia. Więc chciałem po pierwsze serdecznie pogratulować i podziękować za kontynuowanie właśnie tej dobrej tradycji, także i patronatu prezydenckiego nad przedsięwzięciem, ale chcę również pogratulować przede wszystkim wszystkim firmom, które zostały w ten sposób za pośrednictwem Związku Zawodowego Solidarność przez pracowników wyróżnione także zaufaniem i, jak rozumiem, głębokim szacunkiem dla wspólnych dokonań, dla wspólnych działań w obszarze konkretnych firm. Przyznane wyróżnienie jest dla przedsiębiorstwa komunalnego wyjątkowo cenne. Spółka od momentu powstania w 1992 roku wypełnia wszelkie wymogi prawa, co potwierdzają licznie przeprowadzane kontrole. Przedsiębiorstwo komunalne w Wieluniu jest spółką specyficzną w swojej kategorii. Spółka z jednoosobowym zarządem skupia obowiązki, które w innych miastach wypełniają zazwyczaj trzy oddzielne spółki: przedsiębiorstwo oczyszczania miasta, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Dla mnie jest to tym bardziej miłe, że to jest podsumowanie kilkudziesięciu lat, bo nie wiem, czy Państwo, pewnie niektórzy z Państwa pamiętają, ci, którzy są młodzi, to nie, 22 lata temu, tak? Bo w 1992 roku przedsiębiorstwo było przekształcane, przedsiębiorstwo państwowe było przekształcane w spółkę. No wtedy pewnie pracownicy się zastanawiali, jaka będzie ich sytuacja w tej nowej formie organizacyjnej, czyli w tej spółce. Ci, co pamiętają, wiedzą, że nie było to takie oczywiste, czy oni będą mieli zagwarantowane godziwe warunki pracy. Okazało się, że po tych 22 latach, że jednak docenili, że warunki w spółce są takie, że można wystąpić o nagrodę w stosunku do pracodawcy, tak? Bo to nie występowało przedsiębiorstwo, nie samo przedsiębiorstwo nie zwracało się o to, żeby mu taką nagrodę przyznać, czyli pracodawca się nie zwracał, tylko zwracał się Związek Zawodowy Solidarność, który reprezentuje tutaj między innymi jako jeden z dwóch związków zawodowych pracowników w przedsiębiorstwie, i w imieniu tych pracowników zwrócił się właśnie o uhonorowanie pracodawcy takim certyfikatem. Więcej o tym, jak również innych sprawach dotyczących bieżącej działalności firmy, powiemy już za tydzień w programie lokalnym naszej stacji. Zapraszamy.